Siemanko, dzisiaj pokażę Wam mody, których nazwy zobaczycie w opisie, a także zostaną napomniane oczywiście podczas prezentacji. Otóż przedstawię dzisiaj modyfikację od Risugamiego. Oczywiście, pierwszym jest Mod Loader. Mod Loader oczywiście, jakby to powiedzieć, jest podstawą moddingu. Według mnie jest to pierwszy osoba, która zaczęła modować Minecrafta. Nie wiem jak jest naprawdę. Wierzę w każdym razie, że ja znam tą osobę jako pierwszego autora modyfikacji oraz możliwości modyfikacji. Ok, idąc dalej. Jak zainstalować Mod Loadera? No to już Wam pokazuję. No to co, pokażę Wam teraz, jak zainstalować Mod Loadera. Odpalamy komendę uruchom. Start uruchom, ja tam się w to nie bawię. Od razu wciskam flagę, R. Wpisujemy to co tu widać. Procent up data. Procent. Ok, wchodzimy, bin. Oczywiście Minecraft czysty powinien być. Odpalamy winrarze. Ok, odpalam sobie Mod Loadera w winrarze. Chyba, że mamy jakiś unzip czy co, obojętnie w sumie, ważne, żeby się tu dostać do tych obu. Ok, no to na początek meta inf. Wkasujemy, ciach. No, sporo tego. Ok, wchodzimy. Teraz podstawa taka, aby Wam nie przyszło długoby przypadkiem wrzucić do jakiegoś folderu. Ja na wszelki wypadek zawsze wrzucam o tak. Zaznaczam któryś z tych klasów, po czym tutaj zaznaczam moby. To jak klasy też mniejsza to. Odpalamy, tak. Zamykamy, odpalamy. Odpalamy. Tadam! Mod zainstalowany! Otóż ja to robiłem w wersji 1.5.2, ponieważ jeszcze nie przechodzę na 1.6. Wygląda to już moja następna seria. Taka jest, bla bla bla. Okej, okay, w wersji 1.6 podobnie się to robi, lecz zamiast wrzucać do Minecraft Jar, wrzucamy to do innego pliku. Jest to w tych resource packach, czy jakoś tak. I tam szukamy naszego Minecraft Jar i tam robimy to samo. Oczywiście musimy. O, w sumie racja, to wystarczy, bo jeśli chcemy na przykład stworzyć nowy tam resource pack, to już trzeba inaczej patrzeć. Zajrzyjcie do kogoś innego, mi się nie chce tłumaczyć. No co? Przechodzimy do dalszej części modyfikacji. Pierwszą modyfikacją, którą instaluje się w identyczny sposób. Oczywiście nie usuwamy już meta inf, bo go nie ma. Po prostu przerzucamy pliki do minecraft.jar. Tak samo z resztą tutaj modów. Ok, no to pierwszą modyfikacją jest Elemental Arrow. Otóż, Elemental Arrow są to strzały elementarne. Jest a strzała lightning, czyli błyskawicy, lodu, jajka, ognia, eksplozywna oraz nowy łuk, homing bow. Jest to dla mnie epicki łuk. Dlaczego? Pokażę Wam za chwilę. Ok, pierwszą sobie przetestujemy. Lightning Arrow. Szczelamy. Szczeliło go. Nieźle. Oczywiście tracimy nawet w trybie kreatywnym to. Ok, jak widać tu się jeszcze dalej pali. No cóż, to idziemy dalej. Mamy strzałę kurczakową. Otóż taka kurczakowa strzała, nie uwierzycie, zamienia dowolny typ moba. Cloud to głupek, Cloud to głupek. Cloud to głupek, Cloud to głupek. Cloud to głupek, Cloud to głupek. Zamienia dowolny typ. Cloud to głupek, Cloud to głupek. Możesz się w końcu zamknąć? Oj. I co teraz mi powiesz? Co? Okej, zmienia dowolny typ moba w kurę. Na przykład teraz patrzcie. I mamy kurczaka, a kurak sobie stąd spokojnie wyjdzie. Kolejną strzałą. Strzałą jest lodowa strzała. Lodowa strzała nie ma jakiegoś wzięcia na. Przepraszam. Nie ma jakiegoś wzięcia na moby. Nie ma tutaj zbytniej różnicy. Lodowa strzała ma tutaj za zadanie zamrożenie tego oto akwenu wodnego. Możemy ją jeszcze podnieść, a i za chwilę dalej mrozić. Cloud to głupek. Znowu ty? Okej,
przedostatnim typem strzały jest strzała ognista, czyli podpali nam naszego przeciwnika. Oraz strzała eksplozywna, czyli wybuchnie. Kabum! Jak widać, wysadziło mi glowstona. Okej. Okay. Jeśli chodzi o homing bow, dorwę w końcu te slajmy głupie. Homing bow ma za zadanie, że celuje bez naszej wiedzy. Czał, czał. Jak widać, postrzeliło go tak jak chciałem. Nie musiałem nic robić, samo szczeliło. Ten homing bow ja sobie zostawię, bo jeszcze mnie będą gnębić te gnomy. Okej, idąc dalej. Kolejną modyfikacją jest Morse Stackable. Morse Stackable jest modyfikacją, która zmienia nam możliwość stakowania przedmiotów. Otóż dzięki temu daje nam możliwość stakowania takich przedmiotów, jak tu widać. Jedynym minusem jest fakt, iż obecnie stakowalne tabliczki po 16 zmienia się w 8. Ale cóż, komu nagle 16 tabliczek jest potrzebne? No chyba, że ktoś robi naprawdę coś epickiego z tabliczek. Nigdy nie wiedziałem. Ok, kolejną modyfikacją jest Signtax. Otóż Signtax jest modyfikacją, która daje nam możliwość przetestowania naszego świata na żywo. Pierwszą opcją, Humid, która się wpisuje w ten sposób, jak każdą. Mamy kwadratowe nawiasy, a pomiędzy kwadratowymi nawiasami wpisujemy komendę. Automatycznie się zamienia. Humid, czyli wilgotność. Nie wiem, na czym dokładnie wilgotność polega, ale wynosi 40% obecnie. Ok, czas. W każdej chwili może nam pokazać Cloud jest głupi i się jąka. Co z tego, że się jąkam? Odejdź stąd i się nie wtrącaj. Okej. Okay. Pokazuje nam czas. Nasz czas, który jest obecnie. Czyli jest to 7:58:59. Czyli 8 minut trwa dzień, 8 minut trwa noc. No i dobrze pamiętam, wobec tego jest to naprawdę ciekawe. Okej, okay, idąc dalej, możemy sobie wpisać koordynaty. Tu się nie zmylcie, oczywiście nie może być spacji. Ja powstawiam spacje w różne miejsca. I dzięki temu dostaliśmy koordynaty X, Y, Z. Gdziekolwiek postawimy znak, piszemy inaczej koordynaty. Na przykład możemy X, a zamiast teraz Y wpiszemy Z. Jak widać, Z wyszedł. I to jest zupełnie inaczej niż tu. Kolejne mamy biom. Możemy pokazać, jaki mamy obecnie biom. Biom obecny to jest Plains. Możemy także temperaturę wynoszącą 80 stopni. Próbowałem coś tu z lawą zrobić, ale temperatura się nie zmieniła. Ok, poziom światła 15. Mamy tu na przykład coś takiego, mamy poziom 15, światła 14, a teraz poziom światła 0, 0, 0, nie ma światła. Kolejnym typem naszej modyfikacji jest Dead Chess. Dead Chess jest dość fajną modyfikacją. Otóż polega on na tym, że jeśli zginiemy, pojawia się skrzynka. Otóż, nie wiem, na przykład mamy jakieś tam nasze przedmioty. No i co? Jeśli zginiemy, przedmioty rozlezą się wszędzie. No cóż, no to byłoby niemiłe. Aby nie biegać z powrotem, wpiszę spawn point tutaj sobie. Otóż w tej chwili nie mam skrzynki. A nie, mam skrzynki. Otóż jeśli jej nie będziemy mieć, sytuacja nie zmieni się, po prostu itemy się rozlezą. Jeśli będziemy mieli chociaż jedną skrzyneczkę i zginiemy, w nasze miejsce pojawi się skrzynka. Otóż nasze możemy zebrać sobie przedmioty. Jak widać, jest to naprawdę świetne. Ja uważam, że to jest jedno z lepszych modyfikacji. Ok, idąc dalej, jeśli połączymy to jeszcze na przykład z Ray Minimaps, to będziemy dokładnie wiedzieć, gdzie nasza skrzynka jest. Ok, idąc dalej, weźmiemy sobie te skrzynki. A co jeśli wpadniemy do wody? Albo do lawy? Co wtedy? Otóż nie trzeba się kłopotać. Po prostu idziemy tu na górę i teraz weźmiemy sobie tryb przetrwania. Nie teamsy. Jak to się typ... Gamma mode, ona tak. Co tu się dzieje? Gamma mode 0. Ok, no i co? Jest lawa. Skrzynki mamy? Nie bójmy się. Wpadniemy do lawy? Co z tego? Co z tego, że chcieliśmy wpaść do lawy? Czy to ważne? Idziemy. Szukamy naszej skrzynki, która jest tutaj. Bierzemy nasze diamenty. I się nie martwimy, bo po co? Przecież nasza skrzynka jest tutaj. Bezpieczna. Nie spłonie przecież. Chyba. Nie, chyba skrzynki nie płonęły w lawy. Obojętnie gdzie jesteśmy, obojętnie gdzie zginiemy,
Skrzynka zawsze się pojawia, jeśli będziemy sami mieli, mieli skrzynkę w ekwipunku. Otóż, podstawa jeszcze. Jak widzicie, skrzynka ma mniej miejsca niż my mamy w ekwipunku. Wobec tego teraz zagadka. Czy wszystkie przedmioty zostaną? Niestety nie. Otóż, przedmioty, które zostają, są w tym polu oraz w tym polu. Przedmioty, gdzie są teraz diamenty, nie zostają. Tak, usłyszałem. Zobaczmy, czy to prawda. Jak widać... Mam cię, zjem cię. Otóż, nie wiem dokładnie, jak to działa, zaraz sprawdzimy. Dlaczego musimy znowu przejść w tryb kreatywny? Okej, weźmy sobie na przykład pełno staków diamentów. Zobaczymy, to będzie najlepsze. Wyrzućmy pełno staków diamentów i perły kresu. O, tutaj perły kresu będą. Tu będzie slime ball. Okej, mamy perły kresu. Tutaj potrzebne. Dobra, te perły kresu zjadę. Weźmy sobie jeszcze dwa staki diamentów. O, tutaj. O, dobra, weźmy sobie narzędzia jakieś. Dobra, mamy. Okej, no cóż. Teraz sprawdźmy, czy perły kresu zostaną rozsypane. Kill. Jak widać, perły kresu rozsypały się, ponieważ mieliśmy za dużo w ekwipunku. Jak widać, tylko perły kresu wypadły. Nic więcej. Wobec tego... Przed chwilą moja informacja jest prawdziwa. Dobra, mniejsza o to. W każdym razie, następną modyfikacją jest Floodgate. Floodgate craftujemy w ten oto sposób. Wychodzi nam takie dziwne dziadostwo. Zepsułem to, co się pojawia i znika. Mniejsza o to. Tutaj możemy także zmienić to. Tu mamy to samo, widzicie. Control możemy zmienić. Gate offset możemy zmienić. Te guziczki nie mam pojęcia, do czego służą. Ale mniejsza o to. Po prostu możemy robić taką bramę. Jest to naprawdę epickie. Nie można więcej niż jeden blok. Szkoda. By było fajnie, tak? Nie, można by na przykład zrobić coś takiego. Zróbmy mechanizm o sobie. O, można na dwa zrobić. Tyle widzę. Pewno można jeszcze zrobić na jeden, dwa. O, tak do góry. Ile chcemy. Floodgate jest naprawdę przyjemnym udogodnieniem gry. Znaczy naprawdę przyjemnym. Dla mnie jest zbędne. Jeśli ktoś będzie chciał, to wystarczy, że zrobi sobie pistona i ma to samo. Ale jeśli wam się jednak podoba, możecie sobie to zainstalować. Kolejną modyfikacją jest Spawner GUI. Otóż dzięki temu dostajemy na początek nowy przedmiot w kategorii bloków budowlanych. Jest to Spawner Potworów. Już mamy taki spawner potworów, klikamy prawym przyciskiem, po czym możemy wybrać sobie dowolny rodzaj moba. Na przykład ocelot, nie wiem, enderman, kura, muchomor. Nie wiem, co to jest ten olbrzym. Nigdy olbrzyma nie spotkałem, choć widziałem na wielu wideo. Jest naprawdę podobno silnym przeciwnikiem. Ale co tam, wiedźma. Okej, można zmieniać dowolnie sobie spawner. Kolejną modyfikacją jest Griffin Creepers. Otóż niestety Griffin Creeper jest tak niebezpieczną modyfikacją, wobec czego przeniosłem ją gdzie indziej. Otóż przejdziemy sobie teraz tam. Okej, jesteśmy. No cóż, weźmy sobie nasze ekwipunek startowy. Bardzo ważne jest, aby mieć... Nie wiem, co chcecie, co wam teraz powiedzieć. Dobra, mniejsze o to. Idziemy sobie. A czemu mi tu znikło? Trudno, mniejsze o to. Załóżmy sobie zbrojkę. Risugami Creeper. Jeśli chcemy naprawdę używać jego Creeperów, bądźmy ostrożni. Dlaczego? Po pierwsze dlatego. Dobra, powiem szczerze. Tutaj wybuchł jeden Creeper. Myśleliście, że oszalałem? Nie, naprawdę, tam wybuchł jeden creeper. No, tu jeden, tu drugi, o. Żeby was nie oszukiwać.
Jak widać, jeszcze mnóstwo dirtu leży, mimo że dość dawno temu wybuchł. Otóż tam jest wioska, ile dobrze pamiętam. Tam także wysadziłem jednego creepera. Zaraz. Okej, tutaj wysadziłem jednego creepera. A tutaj wysadziłem drugiego creepera. Jak widać, modyfikacja z creeperów robi miazgę, ale co wam po gadaniu, jak to wygląda? Przetestujmy to w rzeczywistości. No dobra, spoko. No to się... Ojejku, jajku, jajku. No to co, creeper, bum rób. Siema. Buu. Co to? Jak widzicie, miazga. Fajne to jest, jeśli komuś na przykład... Nie wiem, na przykład jeśli komuś zrobicie taki psikus i mu zainstalujecie. No, o, creeper, pokonał se creepera, a se pokonał creepera. A co się stało? Yeah! Nie ma gościa! Widzicie? W tej chwili odebrał mi 5 serc, mimo ochrony przed wybuchem oraz diamentowej zbroi. Otóż to najprawdopodobniej otrzymałem od upadku te 4 serduszka. Otóż pokażę wam, jak potrafi mocno wyrzucić ten wybuch nas w górę. Okej, okay. Hoppa. Oj, nie udało mi się, no trudno. Pomrób. Nie wiem, nie udało mi się. W każdym razie potrafi mocno wyrzucić w górę, naprawdę. Cloud to głupek, Cloud to głupek. Nie chcę go nawet na niego patrzeć. Idziemy stąd. Ok, teraz wrócimy sobie do moich, jak to się nazywa? Do kolejnej modyfikacji, a którą jest, kurde, nawet nie pamiętam. Tak to poukładałem, że nie pamiętam. No cóż, hoppa. Ok, jesteśmy z powrotem. Kolejną modyfikacją jest Shelf Mod. Otóż Shelf Mod jest naprawdę fajną modyfikacją, która pozwala nam na poukładanie sobie rzeczy na półkach. Otóż, to nie jest, nie kraftuje się z szyby, nie, nie, nie. W ten oto sposób kraftujemy z drewna, bądź z kamienia, bądź z bricka, czyli cegieł, bądź z obsydianu, półki. Otóż na półkach możemy poukładać sobie różne przedmioty. Jak widać, wciskamy prawy przycisk, wciskamy prawy przycisk. Jeśli przedmiotów jest więcej, pojawiają się także tutaj, jak widać. Na przykład tu mam 64... Tak, 64 netterowe gwiazdy. Otóż tu nie wiem, na przykład mam 29 diaksów, tu mam kilka ciast. No, jak widać. Otóż widzę, że tu rzecz z modyfikacji jest. Otóż, o ile dobrze pamiętam, jedynym minusem tej modyfikacji był fakt, iż jeśli położyliśmy przedmiot z modyfikacji zupełnie innej, nie było go widać. Przedstawiało to, ta modyfikacja przedstawiała na przykład, nie wiem, buty z paintballa przedstawiała jako minecart. Otóż nie wiem, czy to się poprawiło. Kolejnym przedmiotem jest Resizebook. Resizebook jest książką, którą kraftuje się w ten sposób i daje nam możliwość zobaczenia różnych craftingów. Działa to także z innymi modyfikacjami, które opierają się na workbenchu. Ostatnią modyfikacją jest Armor Stand. Kolejną modyfikacją jest Armor Stand. Otóż, Armor Stand pozwala nam na stworzenie stojaka z naszą zbroją. Możemy włożyć do tego stojaczka z naszą zbroję. Możemy także nakazać, aby został wyświetlony skin. Otóż ja mam jakiś błąd, ponieważ no tu jest oczywiście czarny skin, to wiadomo, jak tu mamy Nothing, Black, Zombie, Player, Hard. Otóż tu przykładowo mam skina zombie, tylko widzę, że skin zombie jakoś jest nieaktywny. Ma głowę po prostu w... No tam, gdzie nie powinien. Możemy wybrać sobie opcję player, możemy wybrać sobie także opcję hard. Hard mamy na myśli opcję, która jest ustawiona w texture packu. Player mamy na myśli osobę, czyli naszego gracza. Czyli na przykład, nie wiem, nazwę się, nie wiem, czeladnik 15 i mam skin jakiegoś ogórka. No to w momencie, gdy będzie player, to będzie tutaj skin ogórkę, a tutaj skin texture packa, czyli domyślnie to powinien być Steve na przykład. Ja sobie akurat tak specjalnie odpaliłem.
z tekstu paka za swoim skinem. Ale chamstwo, nie? Okej, otóż możemy właśnie ubrać naszą zbrojkę w taki oto sposób. Możemy także położyć zbrojkę na siebie. No i to wszystko, co daje nam modyfikacja. Otóż nie wiem, u mnie, ja osobiście nie polecam tej, znaczy tak, polecam nam modyfikację, ale ja osobiście z niej nie będę korzystał. Dlaczego? Pamiętam, że kiedyś, nie wiem jak teraz, ale w starszej wersji tej modyfikacji, tak ona strasznie mi zamulała grę, że podziękowałem. Otóż tu mamy jeszcze coś takiego dziwne, płytka złota, jaka taka? Otóż, jeśli włożymy tutaj jakiś przedmiot, to będzie on ta płytka będzie wyglądała właśnie tak samo. Możemy to zrobić o tak tu na przykład. Nie wiem o co chodzi, czasem się zacina, o, i działa. Nie wiem, dobrze. Okej, okay, kolejnym jest... przepraszam się za zacięcie. Kolejną opcją jest Block Disruption. Otóż ta modyfikacja, niestety, o niej wam nic nie powiem. Wow, dlaczego? No po prostu, nie mogę jej zainstalować. Po drugie, wiem tylko o niej tyle, że podobno robi Minecrafta w 3D. Jak spojrzałem gdzieś na YouTube, jakieś niemieckie gangreny, to widziałem, że ktoś miał tą modyfikację, wyglądało jakby cały świat był falisty i taki tam. Nie wiem, czy to jest fajne. Ostatnią modyfikacją jest biosfera. Otóż biosfery, jakby to powiedzieć, biosfery to, to jest nowy, to jest nowa modyfikacja, która tworzy nam świat z biosfer, ale nie mogę go zrobić już na stworzonym świecie. Aby to wykonać, ja się teraz przeloguję na inny świat, który już ma stworzone. Otóż jak stworzy taką biosferę, to jeszcze wam opowiem. W momencie, gdy wybieramy płaski świat, mamy opcję. I tam mamy, znaczy nie, przepraszam, mamy tak opcję. Normalny świat, wielkie biomy, płaski świat i biosfery. I wybieramy sobie biosfery i mamy. Jak to wygląda, zaraz wam pokażę. Okej, okay, ostatnim modem jest biosfer mod, jak już mówiłem. Tworzy nam oto takie piękne światy w sferach, w szklanych sferach. Są naprawdę różnorodne, otoczone szkłem, wobec czego nie musimy się bać deszczu. Nie wiedziałem, że tam coś jest, ale jak widać, tworzy różniste sfery. Jak widać, ale nisko ta sfera jest, aż ciemno się zrobiło. O kurde, Endermani i inni. O, lapis. Wągul, o już spadłem, spadłem ze świata. W każdym razie tworzy nam takie sfery. Może coś będzie szybciej do zobaczenia. Okej, okay, tworzy nam właśnie takie sfery. Się tworzą jeszcze. Tutaj mamy na przykład sferę naszą. Tutaj mamy z lasem świerkowym. Tu znowu las świerkowy. A tu jest łąka. Jak widać. Światy te sferowe są połączone mostami z drewna i naprawdę fajnie wygląda. Można by było zrobić z tego jakiś survival. Jakąś mapkę typu, nie wiem. No naprawdę, przynajmniej szablon wykorzystać do czegoś. O, tam dżunglowa. Tutaj jest jakaś kulka. O, tu kolejna sfera. Nieźle, nieźle. O, i tu kolejna kulka. Co ja tam widzę? Widzicie to? Widzicie to? Widzicie to? Widzicie to? Widzicie to? To diament! Naprawdę. Tam widzę kolejną równinę, ale jakąś ładniejszą. Jakąś dziurę wielką. To wygląda jak Pac-Man. Brakuje tylko jeszcze oczu takich wielkich. O, pustynny biomek widzę. No, już mi się laguje, bo tych terenów mi jeszcze nie wczytał. Dlatego zakończymy sobie w tym miejscu, na tle jakże uroczej równiny z tyłu. Otóż, jeśli modyfikacje wam się podobają, zapraszam do ściągnięcia instalacji. Otóż każda z przedstawionych modyfikacji została wklejona do jednego minecraft.jar. Dlatego za jednym zamachem możecie mieć wszystko naraz. Otóż, niektóre z tych modyfikacji działają także z Forge'em. Po prostu wklejamy je do folderu mods, zamiast do Minecraft Jar. No cóż. Jeśli wam się modyfikacja podoba, oczywiście zapraszam. Jeśli wam się podobał filmik, no już wiecie co zrobić, oczywiście łapkę w górę. Jeśli... Bardzo, no to do ulubionych, wiecie. No cóż, ja już się będę z wami żegnał i pozdrawiam.